kocham pana, panie Sułku. Odcinek 165. Jak tam? Gdzie? No tam, gdzie pan był, panie Sułku, jedyny. A konkretnie? No jak to? Na dworze pan był, o ile się nie mylę. Rzeczywiście. A więc to chyba naturalne, że pytam, jak tam, prawda? Cicho. Wiosna? Wiosna. Cieplusieńko? Nie. Cholera jasna, raczej zimniusieńko. Ale widać, że idą święta. A po czym to widać, panie Sułku jedyny? Cicho, po wszystkim. Ptaszki śpiewają, wiaterek wieje, szyszki spadają, trawka zaczyna wyłazić, wiewióreczki skaczą po drzewach i śmierdzi las. Niemożliwe, jak to śmierdzi? Chyba pachnie. Nie, śmierdzi. Przez całą zimę ludzie wyrzucali śmieci do lasu, ale nie było widać pod śniegiem. Teraz widać i czuć. Bardzo śmierdzi. Szkoda. Nie szkodzi. Wyśmierdzi i przestanie. Każdego roku na wiosnę to mamy. W maju, najpóźniej w czerwcu, wszystko wróci do normy. Ale wtedy będą z kolei komary. No i muchy. No i inne ciekawe robaki, żółki, bąki. Osy, fajnie będzie. Oj, fajnie. Ale na razie tylko śmierdzi. Po prostu wiosna, panie Elizo. No i święta. Które to już święta, panie Sułku jedyny, przyjdzie nam spędzić razem? Jak pan myśli? Myślę, że kolejne. O, bardzo słusznie. Och, czasem poraża mnie ta pana bezwzględna logika. I inteligencja. Też bezwzględnie. Oczywiście, oczywiście, że kolejne święta. Ale w przybliżeniu które konkretnie? Jak pan myśli? No niech pomyślę. No dobrze, dobrze. Jak pana znam, trochę to potrwa. No tak, trochę tak. Mamy przynajmniej godzinkę czasu. Tak, albo i więcej. Tak, ja chcę porządnie pomyśleć, nie tak na łapu capu. Ja muszę się oczywiście natężyć. Aha. I to, żeby się dobrze natężyć, to trzeba zawsze zrobić wdech. O tak. Płuca ma pan jak miechy. Jak opony od traktora. Albo jak ponton. Albo nawet dwa pontony. Dwa płuca, dlatego dwa pontony. Albo dwa miechy. Jak wyglądam taki natężony? Mnie się podoba. No. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że zrobił się pan, bardzo przepraszam za słowo, nadęty. Nie każdemu, czy raczej nie każdej kobiecie odpowiada nadęty mężczyzna, a mnie odpowiada. I mnie też. Czerwony jestem na mordzie? O, dlaczego od razu na mordzie? Na twarzy, powiedzmy. Na pysku. Na buzi. Tak wolę. No, czy jest pan czerwony? Określiłabym to jako bardzo czerwony, albo szczególnie czerwony. Ktoś patrząc na pana mógłby użyć określenia purpurowy. Ale mnie wystarczy bardzo czerwony. No może szczególnie czerwony. Krótko mówiąc, jest pan po prostu nadęty i szczególnie czerwony. No i co, wymyślił pan coś? Tak! Ojej, już? Już, jak najbardziej. Nie będę długo myślał, to nie ma głupich. Wymyśliłem słowo nadentofon. Nadentofon? A co to jest? Ja. Aha. Jak się nadmę. Bardzo podobne słowo do magnetofonu, prawda? Bardzo, ale to bardzo podobne. Ale nie takie samo. Nadentofon. Nadentofon. Podoba się pani? O, oczywiście. A poza tym, zaraz. Miał pan się zastanowić nad tym w tym roku razem pod jednym dachem. Nie, a na razie mój umysł pracował nad czymś zupełnie innym, nad słowem nadentofon konkretnie. Myśli pani, że ja mam wpływ na to, co myślę? Nie wiem. A ma pan? Nie. To jakoś leci samo. Bez mojego udziału. Biorę wdech, aha, nadymam się, robię się czerwony, aha, a mój mózg myśli sobie,
Co chce? Ojej, bardzo ciekawe. Bardzo. Od dawna pan to ma? Ja to mam, panie Elizo, od pierwszych świąt wielkanocnych, które spędziliśmy razem pod jednym dachem. No proszę. To jesteśmy blisko. Wystarczy teraz tylko odpowiedzieć sobie na to pytanie, kiedy to było i mamy już to, o co nam chodziło na wstępie. Aha. To znaczy, że nic nie mamy, bo tylko o to nam przecież chodziło. To właśnie. No dobra. Uwaga. Myślę. Ojej, tym razem myśli pan jeszcze bardziej niż za poprzednim razem, żeby nam tylko pan nie pękł na same święta. To nie jestem jajkiem. Oczywiście, że nie. Nikt tu nie mówi, a nawet nie sugeruje, że jest pan jajkiem lub czymś w tym rodzaju. Albo kurą. No pewnie, że nie. Między panem a kurą jest spora różnica. Ja. Większy jestem. Od kury. Ach, nie tylko. I dzioba nie mam. No. Nie gdaczę do jasnej cholery, ani nie dziobię. Jajek też nie znoszę, a szkoda. Gdybym znosił jajka, nasze życie wyglądałoby inaczej. Ja bym znosił. Pani by nosiła na targ i jakoś by się wiązało. Koniec z początkiem. Dlaczego ja nie znoszę jajek, pani Elizo? Jak pani myśli? Oj, trudne pytanie i jakie zaskakujące. Nie podoba mi się, że pan dzisiaj tak dużo myśli. Po pierwsze, boję się, żeby pan nie pękł, a po drugie, do czego to może dojść, jeśli pan po paru minutach zaledwie zapędza mnie w tak zwany kozi róg swoimi niesłychanymi pytaniami. Już lepiej niech zostanie po staremu. Pogadajmy o byle czym. O, zaraz będzie mazurek. Taki twardy jak w zeszłym roku. Ale w tym roku mamy więcej dodatków. Rodzynki, migdały, orzechy. Naprawdę? No. A skąd to wszystko mamy? Ze sklepu? Aha, sam pan sobie odpowiedział. A forsę skąd mieliśmy? Z poczty? Renta przyszła. I wyrównanie. Nie chciałam panu wcześniej mówić, bo jak pana znam, od razu pan zażądałby wyrównania tygodniówki. Żądam wyrównania tygodniówki. Stanowczo, pani Elizo. Żądam wyrównania. No i sam pan widzi, ale teraz nic z tego. Wszystko poszło na święta. Wszystko? Co do grosza? A za to mamy i żurek z białą kiełbaską, i wędlinki z chrzanem, i grzybki marynowane, i jajeczka na twardo, i mazurek. Za moje pieniądze! Za te, których nie dostałem, za moje! Słowo honoru! No powiedzmy. Niech mi ktoś powie, że ja nie łożę na utrzymanie rodziny. Inny na moim miejscu przepiłby to wszystko. No w pierwszym lepszym barze przegrałby w durnia. Albo wziąłby sobie utrzymankę, a ja cały mój dorobek oddałem na święta, żeby jakoś ta rodzina miała dobrze, żeby jakoś tej rodzinie się polepszyło, żeby jakoś ta rodzina była zadowolona, żeby ta rodzina się najadła, napiła, żeby jakoś w tej rodzinie panowały spokój i dostatek, żeby miała wesołe święta. Ojej, niech pan nie płacze, bo ja się rozpłaczę. Dlaczego pan tak płacze? To nie ze wzruszenia, a pani... Ja też ze wzruszenia. No wszystko się pani rozmazało. A panu też? Co mi się rozmazało? A mnie? Pani Szmirka. I tuż na rzęsach. To... A panu chyba brud? No bo przecież pan się nie maluje. Brud. Brud. Na pewno brud. A umyje się pan? Nie. Tak będę siedział. We łzach i upaprany na mordzie. Na pamiątkę, że tak się wzruszyłem na te święta. Niech ludzie wiedzą. A to smutno będzie. Nie. Wesoło będzie. Walnę panią jajkiem w głowę, to po pierwsze. Po drugie, wezmę szlaucha i obleję panią wodą w poniedziałek. Bo będzie lany poniedziałek. A na koniec pójdę spać. Wesoło będzie. A już się bałam, że po prostu będziemy siedzieć i płakać. Nie! Wesołego! Alleluja! Panie Elizo! Wesołego! Alleluja! Panie Sułku, kochany! Cicho! Wesołego!
Aleluja. Aleluja, aleluja. Słowo honoru. Tymczasem gajowy Marucha wysłał życzenia wesołego aleluja do wuja. Do usłyszenia.